takimi upałami. Przecież nie jest gorąco. Nie jest gorąco? Nie. Bywało gorzej? Tak, oczywiście. Rok temu przecież było gorzej. A jak sobie radzicie z takimi upałami? Czy po prostu je lubicie i jest to nie? Wodę najlepiej z cytryny, tak. Z kostkami lodu. A korzystałyście z tej kurtyny wodnej? Tak, tak. Właśnie przed chwilą. I jak, fajnie? Tak, tak, bardzo pozytywnie. Czyli dobrze, że są takie rzeczy w Rzeszowie. Tak, bardzo innowacyjnie. Powinno być ich jeszcze więcej. Oczywiście. Jak sobie radzić z upałami? Właśnie w ten sposób. Albo, no nie wiem, chłodzić się napojami, w możliwy sposób, do rzeki. Po prostu trzeba też się przyzwyczaić. O, ciężko. Właśnie dzisiaj się umówiłam z koleżanką na piwo, żeby się ochłodzić trochę. A tak to głównie jakieś wody, baseny. A korzystałaś z tej kurtyny wodnej? Nie, jeszcze nie. Czekam właśnie na koleżankę. I wtedy razem wejdziecie? Nie, tak.